Andrzej zaczął pracować nad swoim naukowym projektem o godzinie 4.00 po południu i skończył 50 minut później. Na której osi liczbowej poniżej czerwona kropka oznacza moment, w którym Andrzej zakończył pracę nad projektem. Zadanie mówi nam, że Andrzej rozpoczął pracę o godzinie 4.00 po południu. Na tej pierwszej osi liczbowej czerwona kropka leży dokładnie na godzinie 4.00, ale w zadaniu powiedziane jest, że ma być zaznaczony nie moment rozpoczęcia pracy, tylko jej zakończenia. Moment, w którym Andrzej zakończył pracę nad projektem. Zaczął o czwartej i zakończył 50 minut później. Czyli, jeżeli zaczął o czwartej, to jeżeli dodamy do tego momentu 50 minut, to otrzymamy czwartą 50. Gdzie na tej osi liczbowej jest czwarta 50? Albo inaczej mówiąc, na tej osi czasu. Tu jest czwarta 15, czyli każda z tych kresek oznacza 5 minut. Tu jest czwarta 05, czwarta 10.

Amira rozpoczęła grawienie liści o godzinie 2:30 po południu i skończyła 25 minut później. Na której osi liczbowej poniżej czerwona kropka oznacza moment, w którym Amira zakończyła grawienie liści. Zaczęła o 2:30, skończyła 25 minut później. Wygląda na to, że na tej osi każdy z tych odcinków pomiędzy kreskami to 5 minut. Tutaj jest 2:30, dodać 5 minut, dodać 10. 15, 20, 25 minut później. A ta kreska oznacza drugą 55. Wygląda na to, że ta pierwsza odpowiedź to odpowiedź, której szukamy. Czerwona kropka na tej osi znajduje się 25 minut po drugiej 30. Sprawdźmy jeszcze raz. Tu jest druga 30, 5 minut po drugiej 30, 10 minut po drugiej 30, 15 minut po drugiej 30, 20 minut po drugiej 30, minut po drugiej 30 25 minut po drugiej 30. Klikamy odpowiedź. Zróbmy jeszcze jakieś fajne zadanie. Oś liczbowa pokazuje, kiedy Sylwia rozpoczęła i kiedy zakończyła zajęcia z malarstwa. O tej porze zaczęła, o tej zakończyła. O której godzinie Sylwia zaczęła zajęcia? No to zobaczmy. Zielona kropka jest w połowie pomiędzy 3 i 3.30, czyli będzie to 3.15. Każda z tych kresek oznacza kolejne 15 minut, czyli zaczyna o 3.15. O której godzinie Sylwia skończyła zajęcia z malarstwa? Czerwona kropka stoi równo pomiędzy czwartą 4:30 a piątą. Albo można powiedzieć, że jest to 15 minut później niż 4:30, czyli będzie to o 4:45. 4:45. Ile czasu Sylwia przebywała na zajęciach z malarstwa? Pomyślmy. Można spojrzeć na to na parę sposobów. Możemy spojrzeć na oś liczbową, żeby przejść z tego punktu do tego punktu, potrzeba 15 minut. Do tego 30, 45, do tego 1 godzinę, godzinę i 15 minut, godzinę i 30 minut, czyli zajęcia trwały godzinę i 30 minut. Ale ponieważ odpowiedź mamy podać w minutach, a godzina ma 60 minut i 30 minut, to razem 90 minut. Policzmy to zatem jeszcze raz w minutach. Każdy odcinek od kreski do kreski to 15 minut. Tutaj zaczynamy. 15 minut, 30 minut. 45 minut, 60 minut, 75 minut, 90 minut. Czyli tak jak wpisaliśmy, 90 minut. Jeszcze inaczej można policzyć to tak. 45 minut zajmie dotarcie od 3.15 do 4.00. Stąd dotąd, do równej pełnej godziny. A potem jeszcze raz 45 minut, żeby od 4.00 doczekać do 4. 45. 45 dodać 45 to razem 90 minut. Sprawdzamy odpowiedź. Następne. Oś liczbowa pokazuje, kiedy Anna rozpoczęła i kiedy skończyła czytanie jednego rozdziału w jej ulubionej książce. O której godzinie Anna rozpoczęła czytanie? Widać tutaj, że rozpoczęła o godzinie 8.10. 8.10 po południu, o której godzinie Anna zakończyła czytanie. Upewnijmy się, że potrafimy przeczytać godzinę tej czerwonej kropki. Tu jest 8.20. Tu jest 8.25. Pomiędzy tymi godzinami mamy 1, 2, 3, 4, 5 kresek. Czyli każda kreska oznacza kolejną jedną minutę. Widać, że czerwona kropka leży o jedną minutę przed 8.25. Albo patrząc z drugiej strony, 4 minuty po 8.20. 8.21, 8.22, 8.23, 8.24. 8.24. Jak długo Anna czytała? Zaczęła czytać o 8.10, a skończyła o 8.24. Od 10 minut po 8 do 24 minut. Po 8 mija 24 odjąć 10, 14 minut. Czytała przez 14 minut. Możemy to nawet policzyć na osi liczbowej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sprawdzamy odpowiedź. I ostatnie zadanie. Mohamed rozmawia przez telefon przez 15 minut i kończy rozmowę o 9.20 rano. Na której osi liczbowej zielona kropka pokazuje moment, w którym Mohamed rozpoczął rozmowę. No dobra, czyli kończy rozmowę o 9.20. Znajdźmy na osi 9.20. Wygląda na to, że od kreski do kreski na tych osiach mija 5 minut. Wiem to stąd, że od 9 do 9.15 mamy trzy kreski. Czyli po 9, tu mamy 9.05. Tu 9.10 i tu 9.15, czyli tu jest 9.20, czyli tu mamy moment zakończenia rozmowy, a wisiał na telefonie przez 15 minut, aż do tego punktu. Ale nie chcemy zaznaczyć momentu, w którym skończył rozmowę. Wiemy, o której skończył. Skończył o 9.20. Chcemy zaznaczyć moment, w którym rozpoczął. Jeżeli rozmawiał przez 15 minut i skończył o 9.20, to zaczął 15 minut przed 9.20. 5, 10, 15. Zaczął tutaj o 9.05. To ta odpowiedź. Inaczej możemy spojrzeć na to tak, że jeżeli jestem w 9.20, a chcę się znaleźć 15 minut wcześniej, to 20 odjąć 15 równa się 5, czyli takie 15-minutowe przesunięcie wstecz zaprowadzi mnie do 9.05. Upewnijmy się, że dobrze to rozpracowaliśmy. Jeżeli rozpoczął o 9.05 i rozmawiał przez 15 minut 5, 10, 15, to zakończył rozmowę dokładnie tutaj, czyli o 9.20. Wszystko się zgadza.